Skrzydlate Myślenice to autorski projekt Muzeum Niepodległości w Myślenicach, realizowany w ramach programu wieloletniego Niepodległa. Jest on próbą odpowiedzi na pytanie, czy Myślenice mają coś wspólnego z lotnictwem? Zakłada popularyzację bogatej i fascynującej historii lotników ziemi myślenickiej. Pierwszy etap projektu polegał na zebraniu pamiątek. Drugi to otwarcie wystawy pod tytułem Skrzydlate Myślenice, której wernisaż odbył się 30 września 2022 roku. Wystawa Skrzydlate Myślenice, która opowiada o historii, o związkach Myślenic z lotnictwem, przede wszystkim w okresie II Rzeczpospolitej i w okresie II wojny światowej. Tutaj na wystawie prezentujemy sylwetki 46 osób, które brały udział właśnie w II wojnie światowej, były związane z polskim lotnictwem w służbie tutaj zachodnich krajów. Jest tutaj taka część narracyjna tej wystawy i właśnie te biogramy ponad 40 lotników zgromadzone są na 22 planszach. Oprócz biogramów lotników właśnie myślenickich, na kilku planszach omówiliśmy ogólnie tematykę polskiego lotnictwa, jak rodziło się polskie lotnictwo. Lotnictwo jako jeden z rodzajów sił zbrojnych narodziło się już ponad 100 lat temu, w 1918 roku. I tutaj na tej wystawie mówimy też o historii polskiego lotnictwa, jak to lotnictwo, jak przebiegał jego rozwój w okresie międzywojennym. No i w końcu mamy też opisany tutaj udział polskich lotników w II wojnie światowej, czy to w kampanii wrześniowej, czy w kampanii francuskiej 1940 roku. No i są tutaj obszerne fragmenty mówiące o historii polskich lotników walczących w Wielkiej Brytanii w latach od 1940 do 1945 roku. Mamy tutaj biogram, rozbudowany biogram jednego z takich lotników pochodzących z naszych terenów. Ten lotnik nazywał się Stanisław Pietruszka. Był oficerem lotnictwa, był lotnikiem, służył, walczył w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Potem ewakuował się do Francji. Po upadku Francji w 1940 roku po raz kolejny musiał się ewakuować do Wielkiej Brytanii. No i tam w Wielkiej Brytanii wstąpił w szeregi jednego z polskich dywizjonów bombowych. To był 301 dywizjon bombowy. Brał udział w misjach bojowych, latał na samolotach Wellington i niestety w czasie jednego z takich lotów bojowych podporucznik Stanisław Pietruszka zginął. Jego samolot został uszkodzony, rozbił się w Wielkiej Brytanii, niedaleko lotniska. Stanisław Pietruszka został śmiertelnie ranny, niestety zmarł w drodze do szpitala. Spoczął na jednym z brytyjskich cmentarzy. Tam właśnie spoczywa. Natomiast ten pilot pochodził z Gruszowa i w Gruszowie mieszka bratanek tego pilota. Notabene też nazywa się Stanisław Pietruszka i przekazał nam bardzo wiele przedmiotów po swoim stryju. I te przedmioty jako depozyty znajdują się tutaj na tej wystawie. Na wystawie tej w Myślenickim Muzeum możemy zobaczyć oryginalne mundury pochodzące z okresu II wojny światowej. No i wśród tych mundurów możemy wymienić mundur oficera, mundur kapitana nawigatora polskich sił powietrznych w Wielkiej Brytanii. I na tym mundurze znajdują się również oryginalne baretki odznaczeń. Tutaj mamy m.in. baretkę Orderu Virtuti Militari, a tutaj jest baretka Krzyża Walecznych. No i też oryginalne naszywki Poland, które nosili żołnierze, lotnicy polskich sił powietrznych w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego munduru mamy jeszcze drugi mundur. To jest mundur sierżanta, czyli podoficera RAF-u, czyli Royal Air Force, czyli Królewskich Sił Powietrznych. I tutaj jeszcze też na tym mundurze charakterystyczny element jest odznaka lotnicza RAF. Także te mundury również można zobaczyć, przychodząc do naszego muzeum. Kolejnym elementem
To był piknik lotniczy, który odbywał się w sobotę, który zgromadził całkiem sporą grupę miłośników lotnictwa. W pikniku brało udział m.in. Cogiteon, czyli Centrum Nauk, który prezentował różnego rodzaju doświadczenia z zakresu fizyki. Można było się dowiedzieć, jak to się dzieje, że samoloty latają i tego typu podobne rzeczy. Mieliśmy też taką grupę rekonstrukcji historycznej, oprócz tego mnóstwo warsztatów przeznaczonych dla dzieci. Przyjechaliśmy z Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon z Krakowa. To jest centrum, które dopiero się buduje, więc nie mamy jeszcze swojej stałej siedziby, ale dzięki temu możemy właśnie odwiedzać gminy w Małopolsce i w ten sposób również znaleźliśmy się tutaj z zaproszenia Muzeum w Myślenicach. My przede wszystkim pokazujemy nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również czasem dorosłym, że nauki ścisłe mogą być ciekawe, że nauki ścisłe to nie tylko ta teoria, którą możemy zakuwać w szkole, ale również doświadczenia, eksperymenty. I to właśnie z nimi tutaj do Państwa przyjechaliśmy. Myślę, że największym zainteresowaniem zawsze cieszą się właśnie te doświadczenia najbardziej niebezpieczne. Powiedzmy, że te związane z, chociażby z ogniem. Mamy kilka takich doświadczeń, typu na przykład podpalanie swojej własnej ręki albo tworzenie kolorowych płomieni. Jednak oczywiście tutaj uspokajam, wszystkie te nasze doświadczenia są zgodne z BHP. Przede wszystkim dbamy zarówno o nasze bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo uczestników pokazów. Ale mamy również wiele doświadczeń, które samodzielnie później można powtarzać w domu, do których nie potrzebujemy żadnej jakiejś specjalistycznej chemii, specjalistycznej aparatury, tylko właśnie to, co znajdziemy w domu, chociażby suszarka i piłeczka ping-pongowa. To też bardzo dużo fajnych doświadczeń dzięki takim zwykłym przedmiotom można wykonać. Nie mogliśmy odmówić zaproszeniu na myślenicki rynek w dzień po otwarciu wystawy o lotnikach myślenickich, bo dokładnie to, co zostało zrobione przez muzeum, leży w kręgu naszych zainteresowań. To znaczy, osoby stowarzyszone z nami w fundacji od lat poszukują śladów polskich lotników, zajmują się historią lotnictwa polskiego, biografiami lotników polskich i to, co można znaleźć na planszach wystawowych w Myślenicach, między innymi zostało oparte o listę Krzystka, czyli jeden z naszych sztandarowych produktów, które można znaleźć w internecie, mianowicie listę lotników i lotniczek Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. To jest bardzo ciekawa historia, mianowicie mamy ponad 17 tysięcy nazwisk i to jest 17 tysięcy biogramów do opowiedzenia. Więc te kilkadziesiąt nazwisk myślenickich to jest naprawdę kropla w morzu tej roboty, którą my musimy zrobić, bo ktoś musi to zrobić, jako że w latach powojennych ci ludzie nie opowiadali, nie chcieli opowiadać, nie mogli opowiadać. Zakazane było opowiadanie o tym, jak walczyli polscy lotnicy na Zachodzie. Więc teraz czas dla następnego, a w zasadzie za następnego pokolenia, po to, żeby opowiedzieć, jak naprawdę wyglądała walka lotnika polskiego w czasie II wojny światowej oraz przed wojną. Między innymi dlatego na myślenickim rynku postawiliśmy sobie tutaj wystawę planszową o zwycięstwie Żwirki i Wigury. Było to dokładnie 90 lat temu. Polski pilot, polski konstruktor zwyciężyli w zawodach samolotów turystycznych w 1932 roku. Na pamiątkę ich zwycięstwa co roku obchodzimy w tej chwili Święto Lotnictwa 28 sierpnia, więc generalnie mówiąc, jest to cofnięcie się w czasie i opowiadanie o takich historiach, które w tej chwili umykają. No i młodzież mało się pasjonuje tego typu zagadnieniami. A w tej chwili na rynku można sobie trochę poczytać, popytać, dowiedzieć się czegoś od nas.
nas ciekawego. Dla najmłodszych też mamy atrakcje, krzyżówki, które wszystkie wygrywają, więc zapraszamy do zabawy w historię lotnictwa. Częścią tego projektu jest też wystawa fotograficzna Mariusza Węgrzyna, która polega na prezentacji zdjęć, można powiedzieć, z lotu ptaka, myślenie z lotu ptaka, czyli jeśli ktoś boi się latać, a chciałby zobaczyć, jak jego kochane myślenice wyglądają z góry, to ma niepowtarzalną szansę. No i tą wystawę można oglądać u naszego partnera, czyli w Mokisie. Jednym z elementów tego projektu jest też konkurs na komiks związany właśnie z tematyką lotnictwa, związany z tematyką lotników z Myślenic. Tutaj zachęcamy przede wszystkim uczestników, żeby zapoznali się z wystawą i tutaj zainspirowani tą wiedzą stworzyli jakieś ciekawe dzieło artystyczne, komiks, który pokaże jakąś opowieść właśnie dotyczącą lotnictwa. Są też wykłady, które odbywają się co piątek o 17 w naszym muzeum. Tutaj zapraszam na naszą stronę internetową, na naszego Facebooka, na zapoznanie się ze szczegółami. Finisaż projektu będzie miał miejsce 4 listopada 2022 roku w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Tutaj finalny wykład odbędzie się 4 listopada i będzie on połączony z prezentacją katalogu do wystawy Skrzydlate Myślenice, który tutaj opowie właśnie całą tą historię lotników z Myślenic. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.